Czyli Torun? niewykluczone, że. Tak, to na wschodzie. Czyli tu, gdzie jest Asgard. Czyli dopóki nie dorwiemy przynajmniej któregoś terenu z Ruą, to jeśli zjednoczą cały region, to będziemy się pierdzieli z trzema budowniczymi już na starcie. No, a trzech budowniczych to jest niezła premia, bo to dla mnie, bo możesz na początku bitwy tworzyć sobie fortecę i od razu dwie budynki gospodarcze, a jeśli masz fortecę, dwie budynki gospodarcze i od razu koszary pierdolnąć. Znaczy generalnie zamiast jednego budowniczego masz dwóch. No i to daje duże możliwości. No, dobra, ja się przemieszczam. Dobra, wiesz... Wiesz co, dobra, ty może sobie zajmij północ, Forodwet i tak dalej. Ja się i tak będę musiał... dobra. Wobec tego tak, Tranduil... Albo nie, zaznacz się. Robimy odwrotnie. Tranduila i może... No właśnie, Haldira. Teraz generalnie... Wezmę na północ... tych dwóch... Ja mam troszeczkę ograniczone z Rivendelsą. W ogóle Rivendell zostało rozdziabdziane też na dwie prowincje, na Rudaur i Rivendell właściwy taki. No, a właśnie chyba musimy jeszcze opowiedzieć o jednej dosyć ważnej mechanice, która zmienia wszystko. Ponieważ w dwójce, jak nie mieliśmy w ogóle wojska, i jak przygotowaliśmy wojsko w RTS-ie, to potem mogliśmy mieć na nie wyjebane, bo one i tak ginęło. Nie tutaj. Tutaj wojsko za zasoby, jakimi dysponujemy. Bo to też ważne. Tutaj ważna rzecz. Bo w dwójce w podstawce mieliśmy te punkty doświadczenia, czyli te pedeki, za które. Dowodzenia. Te punkty dowodzenia w sensie. No, czyli to był nasz taki limit, co nie? Limit wojsk. Tutaj limitu wojsk nie ma. Możemy rekrutować, co nam się żywnie podoba. Ale musimy za to płacić. No i generalnie. Zasoby są generowane tak samo jak punkty doświadczenia przez gospodarstwa. I za każdym razem jak skończymy bitwę, potem dostajemy dodatkowy ekran z wojskiem, jakim mieliśmy i musimy podjąć decyzję, czy zostawiamy ich, czy bierzemy, czy zwalniamy ich, czy zostają w armii. Ale uwaga, jeśli zdecydujemy się ich zostawić w armii, to wtedy tracimy zasoby. Więc możemy mieć generalnie, czyli to, co wyrekrutowaliśmy na polu bitwy, można to sobie zachować, ale trzeba za to zabulić. I oczywiście gra nie kontroluje twojego skarbca, więc może mieć ujemne saldo. I to może nas pogrążyć. Znaczy, ale z reguły... Plusik jest... Znaczy, to jest właściwie taki troszeczkę, no powiedziałbym... Możemy pójść w ekonomię, jakby ograniczać rekrutowanie na RTS-ie i dzięki temu możemy jakoś swoje państewko rozwijać, że tak powiem. Okej, ale można też pójść w taki rozpaczliwy tryb, że rekrutujemy co się kurwa tylko da, ale trzymamy się stagnacji gospodarczej. Ja w ogóle miałem kiedyś taką akcję, jak pierwszy raz grałem w Wojnę o Pierścienie Króla Nazguli, co nie? Grałem ludźmi, startowałem w Minas Tirith, było 3-1, co nie? Bo wziąłem sobie trzech gości, chyba na średnim grałem wtedy, albo na trudnym już nawet. Grałem sobie trzema złymi, co nie? Zrobiłem sobie tak, że na starcie zająłem Mordor. Cały Mordor. Oni mnie z tych terenów z Minas Tirith tak pogodzili i się musiałem bronić w Mordorze. Jak wygrałem jedną bitwę, to bo właśnie tak działałem właśnie, że cały czas pomowałem sobie tych gości w RTS-ie. Jak udało mi się coś wygrać, to sobie zostawiałem zawsze. Stagnacja gospodarcza, ale miałem tylko ten cały Mordor właściwie tylko zajęty. I z tego jakoś się musiałem utrzymać i nawet się to udało. Także no... Są dwie opcje w tym zakresie. No i oczywiście punkty mocy są jakie były. No i oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o tym, że dochodzi nam nowy... Bo wcześniej mieliśmy tylko do dyspozycji siły do walki w zwarciu, strzelców i kawalerię. Teraz dochodzi nam nowy typ jednostki na mapie, czyli artyleria. Możemy rekrutować artylerię za pomocą kuźni. Więc tak, więc jeżeli wróg na nas najeżdża, trzeba na... artylerię w miarę możliwości natychmiastowo kasować, ponieważ... O ile posiada. Jak teraz, ponieważ teraz obawiam się, że w poprzednich sezonach mogliście widzieć... Weź już kliknij zakończ fazę, bo tak to też to fakt. Chce. Dobra, zaraz ustalimy ruchy, tylko dokończę wątek, bo i mam pewne obawy co do tego sezonu,
O, a tak jeszcze przy okazji, zobacząc z tematu. Teraz niektóre tereny dają nam 3 gniazda na budowę. Znaczy, niektóre tereny, znaczy to jest różnie akurat. Niektóre tereny dają 3, niektóre 2, niektóre tylko 1. To też jest troszeczkę rozróżnie. Fortece zawsze mają po 1, to się nie zmienia. Dobra, ja sobie tutaj zacznę rekrutować podstawowe siły i zaraz dokończę to, to czekaj, ja sobie pomyślę tak. Wysoka Przełęcz i Karadras, to sobie chyba pierdolone fortece, jak będę gotowe. Tutaj... A, dobra, to jeszcze, przepraszam, że ci tam jeszcze przerwę, ale ludzie dostali nowy typ jednostki, jakim są ruchańscy włócznicy. I to może warto prostu... o tym, to wiesz co, możemy o tym wspomnieć w ramach ETS-u, bo będzie więcej czasu, a poza tym o nowych jednostkach jest sporo do wspominania w tej grze. No dobra, no. Znaczy, bo generalnie mi się już tam na koszarach w menu wyboru pojawili, no. Więc chciałem... No ja też dostałem nową jednostkę, jak jest Batalion Konnych Huczników z Lindonu. No tak, ale już ustaliliśmy, że kawalery już tam drakon zostawi mi, a po stronie znaczy, myślę, że jeden batalion niech zawsze dobrze będzie sobie mieć, a łucznicy faktycznie elfów to zdecydowanie warto mieć. No dobra. Przy okazji, nie wiem jak u ciebie, nie wiem jak u ciebie, ale na przykład teraz niektóre doborowe jednostki, ja mam na przykład tutaj batalion łuczników z Mrocznej Puszczy, buduje się tylko jedną turę. Wcześniej doborowe jednostki budowały się dwie tury. No tak, ale teraz kosztują więcej. Znaczy, kosztują. W ogóle kosztują. Kosztują po prostu. I tyle samo, właściwie koszty są chyba takie same jak w tym. Znaczy, teraz koszty jednostek są chyba dokładnie wszędzie takie same jak, są dokładnie takie same jak w RTS-ie. A nie, przepraszam, ja mówiłem, że mamy cztery typy jednostek, pięć, bo jeszcze są bohaterowie, którzy nie są bohaterami tymi dowodzący. O, i fortece można zbudować od razu za jeden, a to wiesz co, to chyba sobie skorzystam od razu. Pierdolę sobie fortece może gdzieś. No tak, momencie. Tak. A bo dobra, nie, dobra. Znaczy, ale czekaj, bo ja chciałem dokończyć ten temat, że ja mam obawy, bo w poprzednim sezonie mogliśmy obserwować, że my bardzo często stawialiśmy jakąś tam jedną jednostkę na prowincji, tak po to, żeby wejść w tryb RTS-u i jakoś dawaliśmy się radę bronić przed tymi wojskami. Obawiam się, że ze względu na to, że artyleria teraz wchodzi w skład wojsk mapowych, może nie przejść ta taktyka, gdyż przeciwnik będzie mógł natychmiastowo zalać nas artylerią i no i po zabawie jest, nie? No tak, z artylerią trzeba będzie uważać, ale nam też się może przydać artyleria, jeśli będziemy chcieli zrobić instant, zrobić te dana dżenta na którąś z twierdz. No tak, tak, ale obawiam się, że to jest taki, to wiesz, to jest taki obusieczny nóż, że my możemy korzystać, a mogą też właśnie... To wobec tego tak, co by tu sobie pozajmować? Dobra, ja miałem to zająć, dobra. A bo wiesz co, dobra, ja może sobie, nie, chcesz Amonhen, czy nie chcesz Amonhen? No właśnie się na niego wybierałem. Minhirat i Cardolan sobie wezmę, okej? Okay? Chcesz na duet? A, czekaj, to ja tak zrobię, tak będzie bardziej optymalne. Nie, możesz wziąć sobie. Jeszcze raz, co? A, na duet, okej, okay, dobra. Chociaż, a bo dobra, już bierz. To nie będzie bezpieczne. Chociaż Mordorem się na razie aż tak bardzo nie musimy przejmować. I w ogóle ważna rzecz. Harad i Gondor zostaje podzielone na dwie prowincje. Dzięki czemu nie będzie czegoś takiego, no i oczywiście z Haradu nie można przejść. Dzięki czemu nie będzie czegoś takiego, że z Mordoru na Harad, z Haradu na Gondor, z Gondoru na Enedwet. I już mamy kurwa przejebane po trzech turach, nie? No właśnie, teraz to jest tak bardziej przemyślane, że jednak przeciwnik nie może się do nas... tak szybko dostać i będzie musiał troszeczkę się poprzebijać. Nie, zajmować tutaj te Isengard i tak dalej, czy będziesz chciał? Właśnie wolałbym, żeby te tereny należały do ludzi. No dobra. To póki co sru. Albo nie, wiesz co? To zróbmy może tak, że weź zostaw mi Enedwet, ja sobie zajmę, a ty tam polecisz tam na zachód jeszcze tam i Minhiriad pozajmujesz i tak dalej. No dobra. Weź pod, wiesz co, to może szybko mi, co tu masz, Boromira. Czekaj. Boromira. Czekaj, no raz. No i sobie trzeba kombinować. Raz, dwa. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne, bo pomysł miałbym taki, że Theodena mógł być wysłać przez północ, na Forodwet, przez Gundabad. I potem byśmy spróbowali zająć Karok, ale to jest o tyle niebezpieczne, że właściwie po dwóch turach, bo ty dotrzesz tu za dwie tury, po dwóch turach już będą w Karok i mogą próbować kogoś z nas zaatakować. Więc ten.
Tylko, że ja północ jeszcze muszę zabezpieczyć. Wypadałoby. No właśnie. To mogłeś tam teoretycznie. No właśnie, teraz oni mogą nas. Teraz już jedyna droga przez północ nie wiedzie przez Przełęcz i Rivendell, tylko mogą właśnie nas obejść. No jest jeszcze Forodłet właśnie. Musimy zająć Forodłet, dwie przełęcze tutaj na górach, jeszcze tutaj wrota Rohanu. No wesoło. Będzie gdzie się bronić. No dobra, no. Jeszcze nie ma czegoś takiego, jeszcze nie mamy tego bufora, że Minhirat i Riven. No dobra, no to jest generalnie Karok będzie naszym priorytetem taki, żeby to zabezpieczyć, no. Żeby tam nie mógł się dostać. Bo rozumiem, wiesz co, wypadałoby, żebyś chociaż przez na wysoką przełęcz kogoś mi... Kurwa mać, no ale my tu mamy zgrzyty, cholera, teraz. Bo rozumiem, że z Mrocznej Puszczy nie mogą zaatakować góry Gundabad? Gundabadu? O ile wiem, to nie. Nie mogą. No dobra, zaraz będziemy kombinować, nie? Dobra, to wiesz co, to ja wysyłam Haldira do Boromira w takim razie. Żeby już coś było. Będziemy mieć jakąś jedną zwerdżowaną ekipę i jakoś się tam przemieścimy. Dobra, a Glorfindel niech zajmuje te tereny właśnie na zachodzie. Ja tam Theodenem pozajmę jeszcze Forlindon i Szarą Przystań. Nie obraziłbym się, jakbyś już kogoś tu podrzucił mi na zachód, bo może być wesoło, zaraz będę mieć Isengard na karku. No to już tam do ciebie Eomer zapierdala, nie? Okej, okay. To czekaj, czekaj. Raz, dwa, no dobra, to widzimy się w wysokiej przełęczy, panie Eomer. Ta, jasne. No. I właśnie, i teraz przypomnij mi, bo my omawialiśmy sobie taktyki. Teraz taktyka, muszę. Przypomnij mi, że teraz pierwsze co buduję to nie koszary, tylko stajnie. A dopiero potem koszary i szkołę łuczniczą. Bo stajnie jednak. Bo kawalerię jednak mam lepszą od drakona, więc no. No ci konni łucznicy chyba nie są aż tacy źli, w ogóle zauważyłem w tej grze. No tak, ale myślę, że chyba lepszą strategią będzie, że nie tak, że wszyscy budujemy wszystko, bo to bez sensu, tylko się podzielmy. I na przykład artylerię zostawię tobie, bo enty są jednak lepsze od trebuszy, bo są bardziej mobilne i mogą się bronić w zwarciu, gdzie trebusze są nie są. No to jest prawda. Jeszcze kończę turę jakby co. A dobra, to ja też. No. No i łucznicy oczywiście, bo elfi łucznicy są, bo łuczników drako ma lepszych, a ja głównie to kawalerię będę się starał nakurwiać, bo jak raz próbowałem sobie zrezygnować z kawalerii, na razie. To no to źle się to skończyło. Hi. Dobra, ja tutaj... To chcesz Anadwet, raczej... mówisz? To chcesz Anadwet, powiadasz? Tak. Nie obraziłbym się, jakbyś szybko zajął. No dobra, już zapierdalam, nie? Eomer później będzie z Grolfinderem. Bo wiesz co, koszary później, bo będę musiał ufortyfikować przełęcz za chwilę. Tu już mam jakieś jednostki, co tu jest? Aha, bo ja to usunąłem. Łucznicy. No to do Tranduira lecą. Dobra, Eomer zapraszam. Leć Boromirem na Forodłet. Forodłet? Wysyłam tam Haldira, już ruszamy z północy. A, tu jest Forodłet, dobra. I rozumiem, że on będzie musiał będą się musieli przez Forodłet przebijać. Znaczy, chociaż czekaj. A bo to dobra, to ty idź może na Karn Dûm, bo musisz to też sobie potem zająć. Ja przejdę tutaj, gdzie jesteś, do Angmaru, potem da Forodłet i tam się spotkamy. Bo musisz sobie jeszcze to zająć, nie? Następnie będzie cyrk, jak ja ci to zajmę, może być niewesoło. No dobra, to na razie tyle. No i generalnie, może wyjaśnisz powód, dlaczego umieściliśmy Isengard tam daleko, a nie w Isengardzie, jak gdzie powinni być? No bo między Isengardem a Rivendell właściwie jest tylko Dunland i byłoby trochę ciulowo. Może nie, to nie jest powód. Powód jest taki, że ostatni razem jak tak zrobiliśmy, dostaliśmy taki wpierdol, że nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy nawet. Kto? To jest głupie. No my. No my dostaliśmy Jacy wpierdol, my? Nie wy. Kto to jest my?
Dobra, bo pierdoły gadasz. No ale no dostaliśmy. Chociaż w sumie chyba za szybko zacząłem rekrutować te jednostki, to może sobie daruję. No, czekaj, gdzie to było? Chyba gdzieś w tych właśnie... Tu fortece. Tu koszary. Artedain czy... O, i tutaj jak widzicie, o, i tutaj właśnie już mam kuźnię jedną, to mogę sobie budować już enty. Kosztują tak samo jak na RTS-ie, także wszystko się zgadza. No, to jak możesz mieć enty, no to spoko. Jeszcze nie mogę, bo kosztują. No dobra, ale gotowy. Czekaj, jest okej wszystko? Chyba tak. Nie, chcesz Harlindon czy... Albo wiesz co, bo... Dobra, to weź zajmij tam To dobra, to już weź te tereny zachodnie może zajmij. A, ty północ sobie... Północą sobie odbijesz. Co? Ty północ sobie odbijesz. A dobra, faktycznie, zajmę sobie Forodot i Gundabad może, mogę? Nie, bo ja miałem taki plan, żeby te odana już wysyłać przez moje tereny, żebyś sobie te pozostałe zajął, nie? Ale które? Zachodnie? Czekaj, weź kliknij zakończ turę, to ci zaraz powiem. Ale gdzie? Bo nie wiem, gdzie wysłać Haldira w tym momencie. A gdzie jest Haldir? Bo go nie widzę nawet. Wrzosowisko Eten. No tu koło Boromira. No to wrzosowisko Eten, no to... Dobra, wysyłaj go, gdzie tam uważasz za słuszne, bo już tam nie znaczy, zobaczę. Bo będzie zajął Forodwet i Gundabad. To już bym miał coś na północy. No to możesz to zająć. A ty mógłbyś sobie zająć te zachodnie tereny, bo kwestia jest tego dobra, typu, że... Dobra, to do Boromira go, czyli ja już sobie albo w sumie, okej, dobra, to ja sobie zajmę to i może którąś z prowincji tutaj, nie, Harlindon. Bo chodzi mi o to, żebym coś miał, nie? No, bo jeśli chodzi o południe, to jesteśmy jeszcze w miarę bezpieczni, bo Mordorowi troszeczkę zajmie czasu, zanim się dokopie. Glorfinderem możesz to pozajmować, te zachodnie tereny. Bo tu masz go. No, dobra, w sumie fakt. To sobie jeszcze Shire wiesz. Dobra. No, zakończ turę. Mhm. Dobra, jak ile kasy? 1600. No. No, znośnie. Szarku tu idzie! Co się boisz, Szarku? Elrond jest pusty. Dobra, Glorfindera. A, tu cię boli. Chyba mogę tych łuczników wysłać. Dobra, leć do Tranduila. Najwyżej stracimy Karadras. Wyślij mu Aragorna. Aragorna. Potem odbijemy. No w sumie też możemy. Już będziemy mieli zmerdżowane wojska. No, przynajmniej dwa, już się czymś będziemy bronić, nie? Dobra, Forodwet niech też będzie gospodarczy. To kolejne drzewko. Dobra, no widzicie, już mamy już dwa sejwy. Ale jeśli chodzi o sejwowanie, no to się to akurat się nie zmieniło za bardzo. Dobra, ty lecę wobec tego na Harlindon. Minhirat i będę na ciebie czekać, żeby zrobić sobie wziąłem Enedwet. A na razie się wycofuję, a na razie się chyba wycofam. Albo dobra, zaczekam. Jak myślisz, inwestować już w bohaterów, czy jeszcze poczekać na to? No, jeśli ci starczy. Od razu mówię, tutaj chyba nie możemy sobie przekazywać zasobów. Na mapie kampanii, no nie można. To ja póki co będę farmy inwestował. Bo dobra, Boromir leci do Forodwet i niech leci za Haldirem. Gdzie jest Haldir? Na północy. A tu. A dobra. Czyli rozumiem, że Boromir, dlaczego ty nie możesz? A, bo ja muszę tu przejść najpierw, dobra. Dobra. No to jest też. A tutaj koszary, czemu nie? Jeszcze nie robię tylu koszar, bo... No ja dopiero drugie robię. Dobra, na wszelki wypadek, dobra, zaryzykuję. Zbuduję tu sobie fortecę. Jeśli Szarku się zdecyduje nie atakować, to może coś z tego będzie. Najwyżej się wycofasz ten do Boromira. Dasz odwrót, nie? No.
Znaczy, a nie, bo chodzi. A dobra, nie ryzykuję. Bo stracę 1,5 kafla w takim wypadku. To nie. Arwenę mogę sobie zrobić teraz. Dobra, to ten batalion leci do Thranduila. Ten batalion leci tutaj, będzie wspierać Erlonda. I te siły w takim wypadku. Dobra, zrobię sobie. Tak. No ale to ja w sobie mogę już kończyć turę, bo nic już nie zrobię. Takie siły. No dobra, to tyle. Jeszcze se Shire musisz zająć. No tak, tak, no to już tam chyba. Trochę to zejdzie. Trochę to zejdzie, chociaż z drugiej strony. Cholera, problem jest. No dobra. A czyli jednak się zdecydował. No ale Isengard będzie atakowany. Forodwet mamy zajęty, masz dodatkowych Dunedainów. Gratuluję. No i super. A właśnie, teraz musimy się pilnować, bo w tamtej odsłonie, jak przeciwnik sobie zajmował karczmę, no to już miał na nią wyjebane i po prostu zajął i na tym się kończyło jego zadanie. Nie tutaj. Jak tutaj oni przyjmują karczmę, to faktycznie z niej korzystają. A no, jak to trzeba uważać faktycznie, no. Dobra, ja bym sobie. Dobra, ja sobie wojsko jeszcze zostawię w. Co, jak. W Angmarze, bo się tam kuźnia jest, to się będzie ulepszać, nie? A propos kuźnia. Zainteresowany zajęciem Karok? Czy. Karok? Ja może jednak sobie zacznę budować coś. No to jest północ, to twoje tereny. Znaczy, ale czy ty chcesz atakować? Ale czy już atakować, bo zapewne gadzi język nam się tu spierdzieli na kwadrat. Możemy, no. Możemy, gadzi co on tam ma? Berserka i chyba pikinierów. Gówno ma, czyli ma gówno. No, kłóciłbym się. I tak trzeba będzie uważać. No dobra, teraz jeszcze jest dylemat, co zrobić z Szarku. Dobra, ja wobec tego wracam w tej chwili Aragorn do Elrondę do Dunlandu. Dobra, ja tam. O, dobra. I Isengard potem atakujemy, nie? No, przypuszczam, aczkolwiek niewykluczone, że Szarku się nim zainteresuje. No na pewno, to w końcu jego dom. To jest prawda. Ile za Gandalfa? Ty, Gandalf jest tańszy od Tanaki. 3000 tylko kosztuje. To co? Gandalf jest tańszy od Tanaki. Słyszysz. A to co pierdolnąć? Forteca była, okej, ale. Chociaż. Dobra, ale widzę, dobra, widzę, że Isengard ma. Czekaj, ile korek ma miejsc? Ma jakieś. Dwa. To forteca. Isengard na północy nie ma regularnej armii, ma tylko porozrzucone jakieś oddziały. No i plus Grima. Grimę może uznać za regularną armię. No, Grima już tak tu coś ma, ale on ma tutaj jeszcze jeźdźców wargów, może ściągnąć i dwie hordy miotaczych toporów. I tu właśnie trzeba będzie wspomnieć o tym, że doszło sporo nowych jednostek po każdej. Doszło sporo nowych jednostek do frakcji. To wiesz co, to może opowiemy o tym teraz, przynajmniej po naszej stronie, ponieważ podejrzewam, że w RTS-ie za bardzo czasu na to nie będzie. No bo tak. AI się zrobiła strasznie agresywna i obawiam się, że o ile z trudną sobie radziliśmy w tamtych sezonach, to tutaj może być już problem. No to może być różnie, bo to faktycznie AI w tej części zostało dosyć, no nieźle poprawione. No, zwłaszcza tam. Dzięki czemu ten sezon może być o tyle ciekawszy, że możemy dosyć częściej dostać w pierdol. No. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Że nie będzie każda bitwa przypominała obrony bazy Echo. Nie no, ale przynajmniej będzie częściej, no. W poprzednim sezonie co było? 20 chyba 5 zwycięstw na 3 porażki, no. Tak, może to będzie bardziej wyrównane chociaż. Będziemy mieć te więcej niż połowę zwycięstw, ale coś tam jeszcze będziemy może przegrywać. Chociaż też starajmy się nie przegrywać na bardzo strategicznych miejsc, okej? Okay? No dobra, gotowe? No, może się to skończyć katastrofą. Co, klikamy? Zobaczymy, co się wydarzy? Czekaj chwilę, tylko zobaczyć. A, tu jeszcze mogę gospodarstwo sobie pyknąć. W sumie na tych terenach z tyłu warto gospodarstwa mieć, bo... Nie, jest to ładny dochód w sumie. A, gdzie można podejrzeć dochód? Gdzie można dochód podejrzeć? No tutaj jak masz tą strzałkę na górze po lewej. Rozwija się i masz komplecik.
A, no ja mam 5300. To, tutaj ja mogę mieć Tanakę w następnym. Kurwa, ile? 5300. Ja 3400, ale zobacz, co to chyba same gospodarstwo. No tak, no bo na tyłach, co, opłaca mi się na tyłach jakieś fortece stawiać, jak ja nie mam zamiaru tam nawet ich wpuszczać. A kto pilnuje ci tych tyłów? No. No elfy, taka ich rola. No jasne. Elfy żyją, żeby służyć ludziom. Nie wiedziałeś? My was po prostu ratujemy, wasza rasa Carleje, sami byście sobie nie poradzili. Co, wieśniaków wyślecie na, kurwa, na uroki? No, w tej części wieśniacy mają takie długie, długie kije. No fakt. No dobra. Nawiązuję do tych rohańskich włóczników. No tak, bo się pojawili, zamiast bo jest już taka zwykła piechota po stronie ludzi zamiast doborowej. Czyli jest taka tańsza tak wersja to... tych strażników Białej Wieży. Ale i tak mi się wydaje, że rasa ludzi to bardziej jest Gondor niż Rohan, bo Rohan to mają w sumie tylko te dwa jednostki, tyle. No plus jeszcze bohaterowie Rohanu są, ale... Mówiłem, że ich rasa Carleje. Dobra, klikaj, zakończ fazę. Czekaj, zobaczę, czy jeszcze coś mogę. No, nie mogę. No, tak myślałem. Pierdol. Zaraz, co ty tam masz, dziadzie? No i to sporo. Ma sporo. Dobra, a właśnie, i teraz ustaliliśmy sobie nowe taktyki jeszcze. Drakon nie będzie budować fortecy, tylko ja. Chociaż chyba w tym wypadku lepiej byłoby, żeby zbudował. Nie, niekoniecznie. Dobra, zobaczymy, gdzie nazywali. Generalnie Karok, nowa mapa. Nie znam tej mapy, chyba że to jest jakaś mapa z jedynki na przykład pod inną nazwą. Czekaj, uda mi się ją zaznaczyć, może zobaczę. A bo dobra, będzie i tak widoczna. Czas rzeczywisty. Dobra, klikamy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bo to nie ma co. A dobra, już widzę, że to raczej ten. A to ja to znam tę mapę, a to już grałem na tej mapie, okej. Dara, widzę tutaj dużą otwartą przestrzeń na budowę gospodarstw. I wąskie gardło, które, jeśli jedna z tam wyjebie, to wąskie gardło, które będziemy mogli się ewentualnie bronić. Dobra, jesteśmy na tej